Wylądowaliśmy w pracowni cukierniczej, chyba jedynej takiej w Łodzi. Powiedz, skąd w ogóle pomysł, żeby otworzyć bezcukrowe? Co się za tym kryje? Co się za tym kryje? Kryje się pasja, życie i po prostu na co dzień jesteśmy w miarę zdrowo się odżywiamy i stąd wziął się sam pomysł. Bezcukrowo, czyli po prostu zdrowo, naturalnie. A powiedz, czy to takie marzenie z dzieciństwa, że ty już jako dziecko gdzieś tam coś w kuchni robiłaś i marzyłaś, żeby właśnie mieć swoją pracownię, żeby po prostu sprzedawać ludziom szczęście, no bo bądźmy szczerzy, te piękne cuda i te babeczki piękne, no to jest takie szczęście do kupienia. Dokładnie, już od malucha zawsze tam mamie czy siostrom pomagałam i uwielbiałam tworzyć. I babeczki i jakiś później mój pierwszy tort, który pewnie gdzieś jest jeszcze na jakieś stare zdjęcia, którego może niekoniecznie, żeby ludzie oglądali. Ale był jadalny? Był całkowicie jadalny, miał u góry taką galaretkę, chyba to były moje 9 urodziny. Wow. To wcześniej zaczęłaś. Tak, dokładnie, z borówek miał poukładaną taką 9, także perfekt po prostu. Ale kiedyś się to zaczęło i zawsze to uwielbiałam to robić. Ale to nie było tak, że od razu byłaś pewna tej swojej drogi, bo jednak zdarzyły się też jakieś inne prace po drodze, wcale nie związane z tymi słodkimi wypiekami. Dokładnie, dokładnie. Cukiernictwo, w ogóle cała pasja tworzyła się we mnie i musiała się wykreować. I trwało to bardzo długo, ponieważ ponad 1,5 roku było logo, czekało na to, później lokal, cały remont lokalu, że trwało to, myślę, że xx czasu, ale jest. Jest i już funkcjonuje i naprawdę jest rewelacyjnie. No ale właśnie, sam lokal jest inny niż wszystkie, bo tutaj mamy pracownię, tak naprawdę wchodzimy ci trochę z butami do kuchni, bo wchodzimy, jest otwarta kuchnia i faktycznie to jest już pewien trend, że te kuchnie są otwarte, że możemy obserwować pracę kucharzy, ale jednak tutaj u ciebie to jest faktycznie na wyciągnięcie ręki, tutaj nie ma co ukryć. Nie, no właśnie nie ma co ukryć, wszystko, jak wchodzimy do pracowni, wszystko widać i takie całe było założenie, żeby klient mógł zobaczyć na swoje oczy, jak ten tort powstaje. Czasem dzieciaki przychodzą tutaj do pracowni i oglądają, mówią, że mam tutaj kuchnię. Także tak, to jest po prostu kuchnia, w której tworzę, w której działam i wchodząc już za drzwi do środka, do lokalu, można zobaczyć, jak to wszystko powstaje. I od jak dawna można cię tutaj odwiedzać? Można mnie tu odwiedzać od maja tamtego roku. W tamtym roku było otwarcie. No to jeszcze chwila i będzie rok. A jak wspominasz ten dzień otwarcia? No bo to jest jednak taki najbardziej wyczekiwany moment. Tyle przygotowań, tyle pracy włożonej w ogóle już wcześniej. No i nadchodzi ten wyjątkowy dzień i jakie emocje wtedy były? Zmęczenie, strach, radość, nie wiem, chyba spałam... Nie przespane noce! Nie wiem, ile spałam, może 2 godziny do 3 czy do 4 pompowaliśmy tu w środku balony. Tak, było prasowanie obrusów, cała rodzina się moja zjechała, żeby mnie wesprzeć, żeby mi pomóc, bliscy. I to w ogóle było tyle emocji, że jak wyszłam już stąd, na koniec jeszcze zrobiliśmy takie szybkie losowanie, bo do wygrania był tort na otwarciu. Była godzina chyba 19:00, ja po prostu zostawiłam to wszystko, te wszystkie brudne graty, za przeproszeniem, i pojechałam do domu i po prostu poszłam spać. Nie miałam nawet siły odpisać na te wszystkie wiadomości, bo te emocje i te nerwy, i ten stres, i ta radość, wszystko po prostu jakby ze mnie wypłynęło i spałam do drugiego dnia, do rana. Także było super. No bo skoro tyle lat kiełkowało to twoje marzenie, no to była taka eksplozja, po prostu dzień pełen wrażeń. Dokładnie, całkowicie się zgadzam. Ale już niedługo mogę zrobić rok. Cały roczek będzie miał lokal, także myślę, że na pewno będzie jakaś rocznica tutaj w lokalu. Uroczystość musi być. Dokładnie. No ale właśnie, sprzedajesz ludziom takie szczęście, czy to zamknięte w słoiczkach, czy to zamknięte w tortach. I powiedz, jakie uroczystości faktycznie tutaj obsługujesz? Ludzie przychodzą, mają jakąś wizję. I jak to wygląda, ten cały proces dobierania tych słodyczy? No bo każdy ma jakieś swoje ulubione smaki, swoje marzenia. Sama koncepcja była taka, że będą to jakieś mniejsze torty urodzinowe i z taką wizją otwierałam tę pracownię. Okazało się, że nie do końca pomysł można tak zrealizować, dlatego że ten sezon jest totalnie ślubny. Czerwiec, sierpień, wrzesień, trochę maja są po prostu całkowicie ślubne, także super, to jest bardzo pozytywne, ale głównie będą to wesela, będą to desery na słodkich stołach, całe pakiety słodkich stołów też robią.
zrobię. Także urodziny oczywiście dla dzieciaków też są, tak? Dla maluszków i jakieś rocznice i imieniny. Każda okazja jest dobra do tego, żeby świętować wspólnie z rodziną i żeby jeść dobre i przede wszystkim zdrowe słodycze. No właśnie, bo wspomniałaś, że wesela, że urodziny, te dziecięce też, to czy mamy jakieś trendy, że jeśli przychodzi para młoda, to ma jakieś specjalne życzenia, które się powtarzają, że faktycznie ten rynek ma też jakąś swoją modę. Ale wszystko też jest utrzymane w zgodzie z naturą. Nie chcemy dokładać naszej planecie, która i tak już mocno od nas obrywa. I tutaj też tak w zgodzie z tym trendem na bycie eko, ale z tym bardzo ważnym trendem, który powinien stać się taką naszą codziennością i naszym obowiązkiem. Wszystkie desery w szkle, wszystko jak najbardziej naturalnie, żeby nie produkować dodatkowych śmieci. Dokładnie. Jeśli chodzi o szkło, to wszystkie słodkie stoły, wszystkie desery, które wydaje z pracowni, są w słoikach. Słoiki zawsze można zwrócić, jeśli one nie są potrzebne w domu. Można sobie je zachować i używać po prostu do codziennego przechowywania, do tego, do czego będą potrzebne. Tak? Plastikowe łyżeczki jakby odeszły totalnie. Do deserów, które dostarczamy, do biur, też są drewniaki. Także może to nie na wielką skalę, ale zawsze tak od serca. Taki mały kroczek, ale dokładnie, bardzo ważny. Dokładnie. Wspomniałaś też o cateringu, czyli faktycznie te twoje słodycze rozjechały się po mieście. Dokładnie. Rozjechały się i na razie to zaczynamy, raczkujemy, że tak powiem, ale myślę, że to będzie większa skala i będziemy się w tym kierunku też rozwijać, tak? Żeby też w biurze ktoś pracując te 8-10 godzin dziennie mógł zjeść coś zdrowego, naturalnego i oczywiście bez cukru, tak? No tak, ale bez cukru to z czym? Bo właśnie w wielu głowach rodzi się takie pytanie, no deser bez cukru, to jak to wyjdzie? Bez cukru, czyli na ksylitolu lub na erytrytolu. Erytrol jest stricte już dla takich osób, które nie używają w ogóle cukru, a ksylitol jest takim zamiennikiem, który smakuje podobnie, a jest po prostu mniej kaloryczny. I też ukłon w stronę weganów, bo takie słodycze też znajdziemy. Tak, dokładnie. Weganie też znajdą w naszej ofercie, mojej ofercie, słodycze, torty, ciacha, babeczki, wszystko czego dusza zapragnie tak naprawdę. Także dla każdego coś tutaj mam. Powiedz, czy jest jakiś taki faworyt, czy właśnie jakiś deser, po który ludzie wracają najchętniej, najczęściej i po prostu stoi na podium? Jeśli chodzi o wegan, to jest ciasto wegańskie z takim kremem budyniowym na mleku kokosowym z owocami w środku, jest naprawdę przepyszne. A jeśli chodzi o brownie, to brownie tylko wegańskie. Jest chyba najlepszy mój deser. Mój i myślę, że klientów też potwierdzą. A te desery zamknięte w słoiczku, jakiś smak tam dominuje? Tam znajdziemy wszystko. Od właśnie brownie bezglutenowego, z mlekiem kokosowym, ze świeżymi owocami, po konfitury owocowe, które też sama tutaj robię w pracowni. Szarlotka piernikowa jest pyszna, panakotę, tapioka. No, w zasadzie, jeśli ktoś lubi na przykład ciasto jasne, na pewno coś znajdzie. Ktoś lubi czekoladę oszukaną, ale czekoladę też na ciemnym kakao coś odszuka. Czyli jak najbardziej takie personalizowane zamówienia też u Ciebie możemy zrealizować? Tak, dokładnie. Najlepiej zamówić z wyprzedzeniem, tak żeby termin się na pewno znalazł. I głównie są to desery, są to torty. W zasadzie można poprosić po prostu o ofertę i zobaczyć, co jest w pakietach różnych. I to jest trochę tak, że Ty te marzenia spełniasz i często ludzie przychodzą tutaj i na pewno mówią, no super, kroczysz swoją ścieżką, robisz to, co kochasz, ale to też ma swoje kulisy na pewno. To nie jest tak, że te torty są takie piękne i powstają sobie od tak i po prostu samo się dzieje. Powiedz, jak to wygląda właśnie tak od kuchni, jak powiedzmy jest wesele.
No, takie standardowe, no to pewnie tak 120 osób na bogato. Ile czasu, ile przygotowań tak naprawdę za tym się kryje? To jest bardzo trudne pytanie, bardzo trudne. Nie wyglądam tak, tylko biegam w zazwyczaj fartuchu, urobiona po ręce. Jest naprawdę dużo pracy z takim weselem. Jeśli jest tylko tort, to najpierw trzeba upiec biszkopty, później trzeba te biszkopty przełożyć, krem musi się schłodzić, później trzeba otynkować. Na koniec jest chyba najprzyjemniejsza rzecz, którą uwielbiam, dekoracja. Dekoracja, też trzeba sobie zostawić na to dużo czasu. Wszystko zależy od wymagań i od tego, jak finalnie ma wyglądać ten tort. I jeśli jest sam tort, to jest ok. Ale jeśli jeszcze jest do tego candy bar, słodki stół, jest naprawdę z tym bardzo dużo pracy. Bo zaczyna się to od wybierania pater, od zrobienia deserów, do zawięzienia tego wszystkiego. Także ciężko jest powiedzieć, ile to godzin zajmuje, ale to jest długa praca. O, tak powiem. Ale myślisz, że te nawyki takie żywieniowe mieszkańców Łodzi się zmieniają, że faktycznie jest jakiś taki wzrost świadomości, żeby właśnie było zdrowiej, żeby było eko i że jednak ta taka rzemieślnicza praca, która tak naprawdę się kryje za tymi pięknymi ciastami, ten taki kunszt po prostu artystyczny, czy ludzie to doceniają, czy jakoś to się zmienia tutaj w ostatnich latach? Myślę, że bardzo to doceniają. Bardzo, ponieważ klienci szukają czegoś, co będzie spersonalizowane, będzie tyczyło się konkretnego malucha, czy córeczki, czy synka, czy wnuczki, czy wnuczka. Nie szukają zwykłego tortu, który mogą kupić w każdej cukierni, tylko to jest określone, na przykład jakiś piesek z psiego patrolu, tak? Są tam cyferki, mogą to być kwiaty, wszystko jest jakby robione taki homemade troszkę, tak? I powiedz, gdzie Cię można obserwować i śledzić te Twoje wypieki? Na Facebooku, na Instagramie. Teraz, jak będę miała troszkę więcej czasu, cały czas sobie obiecuję, to będzie tego coraz więcej. Będę miała czas, żeby wrzucać i żeby być na bieżąco, tak? Bo jak jest dużo pracy, to po prostu jedna osoba nie może być w każdym miejscu, tak? Ale głównie Facebook i Instagram. I tam widać, co tworzę. I przypomnijmy jeszcze adres, gdzie po te słodkości wpadać. To jest Legionów 52, tylko wejście do lokalu jest jakby od strony Żeromskiego. Na samym rogu Legionów i Żeromskiego. A czego Ci życzyć na kolejne miesiące pracy tutaj? Zdrowia i siły. I chyba powodzenia, bo bardzo się zapowiada dobrze i jest mega dużo wyzwań w najbliższych miesiącach. Jeśli chodzi o trendy, to przede wszystkim para młoda, która przychodzi na degustację, wybiera smak tortu i to jest w zależności od tego, co dana para lubi. Ale trendy jest bardzo zbliżone. Bardzo zbliżone. Najczęściej są to żywe kwiaty. Jest dużo owoców, ustawiamy właśnie na to, żeby to było naturalne, tak? Nie używam tutaj masy cukrowej do obkładania tortów, także ma być prosto, klasycznie, elegancko i do tego świeżo. No i zdrowo. To jest taka koncepcja, o której zawsze gdzieś tam pamiętamy, tak? Jeśli chodzi o dzieciaki, o maluszków, no to głównie są to psie patrole. Nie wiem, ile już figurek ukleiłam tych psich patroli, w zależności od tego, czy ktoś lubi Sky, czy innego z tych psiaków. Ale to musisz się nieźle w ogóle orientować w takim razie, jak to wszystko wygląda w tej dziecięcej głowie, bo przecież ten ulubiony bohater musi być idealny. Dokładnie, mam czworo rodzeństwa, także mamy też maluchy takie, które uwielbiają bajki. Także myślę, że wszystkie etapy tych bajek przeszłam. Może nie jestem już tak teraz na takim stricte czasie, ale internet albo oglądanie pingwinu z Madagaskaru pomaga. Także. Thank you.